Dzisiaj, specjalnie dla Was, jeden z najbardziej burzogennych rewolwerów w Polsce, zwany Coltem Cattlemanem, a właściwie Colt Single Action Army. Po pierwsze, przepraszam za światło. Zaraz Cię robi ciemno, dlatego się muszę śpieszyć. Niestety tu nie mam lampy od tej strony, a jak zapalę z tyłu, to będzie to wyglądało co najmniej śmiesznie. Jeden z najcięższych filmików do zrobienia na temat rewolwerów przeze mnie, jaki zamierzam umieścić w internecie. Dlaczego? Ten rewolwer, zwany Colt SAA, czyli nazwa prawidłowa Colt Single Action Army, często nazywany w Polsce Cattlemanem, jest to nazwa handlowa dla rewolwerów przerobionych na amunicję rozdzielnego ładowania. Często niektórzy lubią sobie go nazwać Peacemakerem, albo inni, żeby nie było, nazywają go wypasaczem owiec. Ta nazwa najbardziej mi pasuje, jeśli chodzi o ten rewolwer w wersji na proch czarny, kapiszon i kulę. Mianowicie niewiele osób zdaje sobie sprawę, że jest to dość śliski temat w Polsce. Zależy on od mocno policjanta, który Was może zatrzymać z tą bronią, prokuratora, który może Wam postawić zarzuty o tą broń oraz sędziego, który będzie rozpatrywał sprawę, jeśli będziecie mieli o tą broń, czego Wam w ogóle nie życzę. Sorry. No więc tak. Słuchajcie, problem jest taki, że niby go sprzedają, ludzie niby go kupują, niby wszystko jest fajnie, legalnie i ładnie. Aczkolwiek pamiętajcie, że prawo mamy dość śliskie i naprawdę zależy od tego, kto to będzie rozpatrywał. A w Polsce, jak wiecie, wszystko jest rozpatrywane przeważnie na niekorzyść takiego szarego człowieka jak ja, ty czy ktoś inny. No chyba, że jesteś bogaty, masz znajomości, to sobie kupuj chłopie, to sobie kupuj od razu na amunicję scaloną bez problemu, pewnie bez pozwolenia. Pewnie tacy są. Dobra. Tak jak mówiłem, żeby nie było, że jestem totalnie na nie, najpierw powiem Wam o zaletach tego rewolweru. Naprawdę zaletach. Ale zaletach, które miałyby miejsce, jak on by był na amunicję scaloną, jak ja bym miał pozwolenie, którego niestety jeszcze nie mam, może nie będę miał. Jakbym miał, to na pewno bym sobie kupił to cudeńko. Spójrzcie na wygląd. Na wygląd tego rewolweru. Aż ja zajdę z kamery. To jest cudo. Wygląda naprawdę kozacko. Wygląda jak rewolwer. Ma jaja, nie? Ma taki klasyczny, wszystkim znany wygląd, który naprawdę przyciąga uwagę. Budzi respekt, bo budzi i naprawdę jest ładny. Przyciąga ten wzrok. Kawał lufy, nie? Są wiadomo krótsze. No ale tak. Jest śliczny i co mi się podoba, do końca jeszcze, że w wersji pewnie na naboje scalone, nie? Chociaż nigdy nie sprawdzałem, powiem Wam, nawet jak miałem raz okazję trzymać Colta SAA w 38 Special, niestety nie strzelałem, to podkreślam, ale bawiłem się nim, to nie zwróciłem uwagi na to, czy ma to pierwsze zabezpieczenie. Drugie, wiadomo, do obracania bębna, to mi się podoba, można się fajnie bawić, bo szczelina jest kosmiczna, pierwsza, prędkość kosmiczna. Szczelina jest kosmiczna i dlatego fajnie się kręci. Ale właśnie nie zwróciłem uwagi, czy ma ten pierwszy poziom zabezpieczenia. No to było wiadomo, na potrzeby jakieś wojenne, wojskowe, że można mieć 6 komór i jakoś to niby powinno działać. Wiadomo, producenci wyszli naprzeciw oczekiwaniom i mamy tutaj dziurkę między... Otwór, sorry, no nie dziurkę, jestem jakimś... No nieważne, jak jest. Mamy otwór między komorami, w których możemy umieścić kapiszon. I to ma nam dodatkowo zabezpieczyć, aczkolwiek działa. Działa, no działa, bo to wpada dość głęboko. No trzyma. No i to ma być niby zabezpieczenie dodatkowe, lepsze. Czy jest lepsze niż ten pierwszy poziom, to... Nie, powiem Wam, nie wydaje mi się. To stąd chyba już nie spadnie. Jeśli zamierzasz nosić 6 komór, to jeden ciul trzymasz na pierwszym poziomie, czy w szczelinie między komorami. Pewnie szczeliny między komorami w wersji na amunicję scaloną nie mogły być zastosowane ze względu na to, że wszędzie były kryzy łusek. No i dobra. Teraz niestety smutna prawda. Dlaczego bym tego rewolwera
nie kupił. Przedstawia to w trzech szybkich punktach. Pierwsza rzecz. Dlaczego bym nie kupił Cattelmana, który jest prześliczny? Ale nie mamy tutaj podbojczyka. Dla mnie eliminuje to rewolwer od razu. Dlaczego? No, można mieć bęben, można mieć dwa, powiecie, macie rację. Nosząc do obrony nie potrzebujemy dużej amunicji, wystarczyłby jeden bęben. Tak przypuszczam, bo nie wyobrażam sobie, że w Polsce nosząc takie coś do obrony, co by nie było głupie, gdyby nie aspekty prawne, to zupełnie by wystarczyło załadowanie go w domu i trzymanie go sobie w bezpieczny, fajny sposób. Tym bardziej, że mechanizm jest na tyle szczelny, że naprawdę wpadnięcie tutaj kapiszona by było ciężkie. Ale nie ma podbojczyka. Niestety ja to uważam za zabawkę szczelnicową, gdzie tam sobie i jechać na szczelnicę, rąbnąć raz czy dwa, ściągać, rozbierać wszystko, bawić się, no to nie dla mnie. Ja sobie lubię nasypać proch, umieć w ręce. Rzecz druga. Chyba najcięższy zarzut. Według mnie. Spójrzcie na konstrukcję tego rewolweru. Specjalnie to robię tak, żeby było widać. Jest tu jakaś tam szczelina, która się robi duża, co mam nadzieję, że zauważycie. I macie drugą szczelinę z tyłu. Pokażę to tak, może o, będzie albo całkiem. Próbuję, żeby było widać. Widzicie tą szczelinę, prawda? W konstrukcjach, które mają za zadanie strzelać amunicją rozdzielnego ładowania na bębnie, tu nawet wyciągniemy, żeby wam pokazać. Super chwalone, szybkie wyciąganie bębna, co mnie osobiście zawsze szlak trafia, jak mam bęben wyciągać z rewolweru, bo po co? Odłożę na chwilę. W konstrukcjach tego typu rewolwerów mamy przeważnie tutaj jakiś pierścień, który ma za zadanie przejąć siłę wystrzału z bębna i przenieść ją na ramę rewolweru. Wiecie, o co chodzi. Bęben ciśnie do tyłu poprzez gazy prochowe spalane i tą siłę trzeba jakoś przenieść. Przenieść ją właśnie na szkielet rewolweru. Tu, jak widzicie, czegoś takiego nie mamy. Są tylko zęby. Właśnie o to jest cała burza w internecie. Są tylko zęby, które biją. Biją nam tutaj w szkielet. I jedno i drugie dostaje. Szkielet mniej niż zęby samego bębna. I taki bęben niestety nam się zużyje. Jak ktoś jest magikiem i sobie napawa i potem będzie tu pilniczkował, no to dobra. Może mu to trochę popracuje, może sobie tą szczelinę będzie usuwał na bieżąco. Jeśli kogoś stać, to sobie powie, a to ja sobie kupię drugi bęben. Kupię sobie trzeci, czwarty. Ale czy o to w tym chodzi? Żeby kupywać tyle bębnów? Obębnuję się całym pasem, kurczę, i będę miał tych bębnów cholery i nie będzie się tak zużywało wszystko. No nie, nie o to chodzi. W tego typu broni. No niestety, przenoszenie amunicji w dodatkowym bębnie ma sens. Jednym czy dwóch. Ale no kurczę, ile tych bębnów musicie kupić? Tym bardziej to nie jest tanie. To nie jest tanie. A niektórzy myślą, żeby to sobie kupić na pierwszą sztukę. No to jest trochę poronione. Sorry, ale tu kitracie przed żonami pieniądze, zbieracie, kurczę, siano, a potem kupujecie rewolwer, gdzie jak pojedziecie parę razy na szczelnicę, daj wam Boże, w miesiącu się wam uda, albo chociaż nawet te trzy razy, dwa razy na szczelnicę w miesiącu, no to on po kilkuset strzałach się, sorry, ale do niczego nie nadaje. No nie, no nadaje się, nadaje się, do puszek możecie poszczelać do jakichś tam śmiesznych celów, no ale w tarczy przyjaciela nie znajdziecie. Powiecie, o, mnie tarcza nie obchodzi. Wszyscy tak mówią na początku, dopóki tej tarczy nie spróbują. Naprawdę, tarcza to jest temat rzeka. Bo to na początku wszyscy się nastawiają, będę bach, rozwalał, wszystko się bawił. Będę demonem zniszczenia na szczelnicy. No a potem przychodzi co do czego, to a trafiłbym w coś. Próbował, zobaczył, jaki tam ze mnie szczelec jest, nie? No tak to wygląda. Czyli niestety bęben tu obrywa. Szkielet obrywa w miejscu, w którym nie powinien obrywać. I to jest dla mnie największy zarzut tego rewolweru, jeśli chodzi o konwersję czarno-prochową rozdzielnego ładowania. Bo jeśli mamy
czarnoprochową na amunicję scaloną, to jest to coś pięknego, jest to coś cudownego, jest to coś wspaniałego i naprawdę miałbym okresny o nim, jakbym miał pozwolenie i bym sobie go nie kupił, to bym chyba płakał. Trzeci właśnie zarzut, nadmieniany przeze mnie wcześniej. Ciężka sytuacja prawna w Polsce. Tak, jest to ciężka sytuacja prawna. Możecie na internecie wyczytać pewne bzdury, albo nie bzdury, nawet mi się nie chciało zgłębiać tematu, że jest to tak na granicy, bo to jest taka zbyt daleko idąca konwersja, ale była jakaś tam wersja na amunicję rozdzielnego ładowania, na kapiszony, na proch, na kulę, a nie na amunicję, że ktoś sobie zrobił. Ale wiecie, no prawo w Polsce, no wiecie jak to jest. Nie wiem, z którego roku ta konwersja, ostatnio czytałem, że troszeczkę za późno ona tam powstała. Być może, czyli już się nie łapie. Ale ogólnie, no był to rewolwer na amunicję scaloną. No kurczę, no nie ma się co oszukiwać. Jest to ciężki temat, bo to jest bardzo ładny rewolwer. Ja gdybym miał, nie wiem, zbędne pieniądze, gdzie teraz nie mam zbędnych 5 zł na ten moment, ale gdybym miał, to bym go sobie kupił, żeby postawić go sobie na półce. Poważnie, patrz, tu koło telewizora, bo już na telewizorze nie można, bo są za cienkie. Albo bym sobie kupił telewizor z taką dupą i sobie postawił. Nie, poważnie. Bardzo ładny. Jest to najśliczniejszy rewolwer, jaki znam. Aczkolwiek szkoda by mi było wyrzucić 1500 na coś, co nagle ktoś mi może zapukać do drzwi. Dzień dobry, my po rewolwer, bo ma pan go nielegalnie. Co się tyczy, wiadomo, w Polsce od razu ze sprawą, bo ich nie obchodzi, czy ty byłeś świadom, czy nie byłeś świadom, bo wiecie jak prawo działa, nie? Macie go przeszczekać, nawet jak go nie znacie. No i właśnie, aspekty prawne mnie bolą. Jeszcze. Jakby to było jakoś uregulowane, że w końcu ktoś by powiedział jednoznacznie, jakiś, nie wiem, kurczę, Sąd Najwyższy powiedział tak, Colt Cattleman, w sensie nazwy handlowej, jest legalny w Polsce, no to jeszcze z przymrużeniem oka może bym sobie go kupił. A tak, szkoda mi kasy po prostu, na coś, co nagle mogą mi zabrać. Wiecie, że szukają dziury w całym, cały czas, co by nie było. Każda broń jest zła. Ja czekam, aż się za wiatrówki wezmą, bo są złe, bo 17 dżuli. Po co 17 dżuli? Do tarczy na 4 metry to ci przecież 1 dżul wystarczy, nie? Co ty będziesz 17 strzelą? No tak, takie mamy głupie prawo, no. I głupich ustawodawców. Prawodawców. A tak naprawdę to chyba chodzi o tych, co tam pod spodem siedzą i tym wszystkim częcą. Ale nieważne. Ładny rewolwer, aczkolwiek prawnie trochę to jest naciągane. I dopóki można się bawić, no to jak was stać? Jak was stać i naprawdę jest to trzecia, czwarta sztuka, która pojedzie na szczelnicę raz w roku, a ogólnie będzie stała na półce? To sobie kupcie. Tak, no to sam bym sobie kupił. Ale mnie nie stać na broń, która musi stać na półce na ten moment, niestety. No i dlatego na pewno jest to najgorszy wybór na pierwszą jednostkę. Broni czarnoprochowej. Bo to nie jest dobry wybór. Już naprawdę, ja jestem zwolennikiem Colta, ale i Remington jest dużo lepszym wyborem, a to jest najgorszy. Bo musicie nie dość, że kupić dodatkowy sprzęt, który kosztuje, to jeszcze potem się okaże, że ten rewolwer wam się wychuśtuje, robią się luzy, kurczę, takie niesamowite. Kiedy wy już się wyszalejecie, rozstrzelacie arbuzy, deski i wszystko, co było dookoła, nagle będziecie chcieli strzelać w tarczę, to nawet jeśli macie fajne umiejętności, okaże się, że ta tarcza jest celem jakimś takim trochę dziwnym. Że coś nie tak wychodzi, że te pociski latają góra-dół. A tego nie chcemy, to jest złe. Jeśli ta szczelina jest stabilna, to jeszcze pół biedy, nie? To naprawdę, to... Nawet jak jest duża, a stabilna, to jako tako powinniśmy osiągnąć powtarzalność strzałów. Lecz jak ona nam się powiększa poprzez to, że się bawimy coraz więcej, no to nie. To nie, sorry. No nie. Ale tak jak mówiłem, jeden z najładniejszych rewolwerów. Więc takie szybkie podsumowanie. No jakby nie patrzeć, rewolwer obarczony wadą konstrukcyjną, nic mi nie wiadomo, czy coś zmienili, czy coś zmieniają. Nie interesuję się tym rewolwerem.
skłamałbym, jakbym powiedział, że na bieżąco śledzę, czy coś w nim próbują naprawić. Po drugie, śliski stosunek prawny. Po trzecie, brak podbojczyka. Jedyne, co przemawia na jego plus, to bajerancki wygląd. Jest to coś, kurczę, niesamowitego. Kurczę, można się pobawić, mówię, na półkę. Jest to jeden z najładniejszych rewolwerów, jaki znam. Nie, najładniejszy. No, nie, sorry, że tak stopy łapię, ale się zastanawiam, czy to jest ładne. No, myślę o tych nowoczesnych konstrukcjach nawet, tych Rejhornach i tych reszcie. Nie no, jest to najładniejszy rewolwer. Znany mi. I według mnie, no wiadomo, to wszystko musi być według mnie. Według mnie jeden z ładniejszych rewolwerów. No ale tak, no to za dużo wad, za dużo pieniędzy, za mało czasu, żeby nad tym myśleć. A i na koniec taki apel. Jak już kupicie sobie single action, albo macie single action, to nie ściągajcie mu tego wypychacza do łusek. Dlaczego? Bo z tego wypychacza wygląda tak strasznie, jak ja to widzę, bo co z tego... Wyciągnijcie ten bęben, kurczę, 7 sekund dłużej, ale nie pozbawiajcie go charakteru. Ten wypychacz jest niezwykle ważny. Takim moim skromnym zdaniem.